Witam serdecznie. Ja chciałem opowiedzieć o tym, co myślę o technologii, o wpływie technologii na świat z perspektywy inżyniera. To jest coś, co jest dla mnie fascynujące, inspirujące zarazem. Slajd, który pokazuje Ziemię i asteroidę. Co w tym takiego fascynującego? Otóż jeszcze 100 lat temu prawdopodobnie bylibyśmy skazani na los dinozaurów sprzed 65 milionów lat. Nie byliśmy w żaden sposób w stanie odpowiedzieć na takie zagrożenie, które mogłoby zmieść ludzkość z powierzchni Ziemi. Jest to coś naprawdę niebywałego, że tak naprawdę postęp technologiczny sprawił, że my jesteśmy w stanie być może nie zareagować w sposób skuteczny, ale przynajmniej wykryć takie zagrożenie i wymyślić w jakiś sposób na rozwiązanie tego. W tej chwili komputery regularnie przeszukują niebo w poszukiwaniu nowych asteroid. Katalogujemy te asteroidy, które mogłyby przeciąć orbitę Ziemi i w efekcie przygotowujemy się na to zagrożenie, które to chyba jest największym z możliwych. To technologia sprawiła, że jesteśmy w miejscu, w którym możemy uchronić ludzkość przed zagładą. To jest strasznie mało prawdopodobny scenariusz, tak mało prawdopodobny, że aż abstrakcyjny pewnie dla większości ludzi, ale coś nam mówi i ten obraz taki ze strony inżyniera technologiczny to jest coś, co będzie przedmiotem mojej prezentacji. Nie chciałbym tutaj wchodzić w tematy społeczne, gospodarcze, to jest bardzo złożone i pewnie jest wiele osób na sali, które mają swoje zdanie na ten temat, natomiast obszar technologiczny, ale w odniesieniu bardziej ziemskim. Czy nasza przyszłość to jest to? Miasta, które zostaną zmiecione przez sztuczną inteligencję, komputery, które są od nas szybsze, mądrzejsze, opanowują świat, coraz większe być może różnice społeczne i gospodarcze. Czy też nasza przyszłość to jest to? Świat, który idzie w dobrą stronę, który jest lepszy, który sprawia, że ludziom żyje się po prostu bezpieczniej, wygodniej i zdrowiej. Parę słów o technologii. To, co sprawia, że rzeczy, które wydają się niemożliwe, się dzieją, to wykładnicze tempo rozwoju technologicznego. U fundamentów tego leżą takie rzeczy jak elektronika, krzem, więcej tranzystorów. Nie wchodząc w szczegóły, idea jest taka, to się potwierdza przez ostatnie 50-60 lat, że moc obliczeniowa, wiele innych parametrów, które opisują potencjał technologii do zmienienia rzeczy, rośnie dwukrotnie w ciągu 2 lat. Co to znaczy? Po 10 latach mamy 30-krotnie szybsze komputery. Nieźle, ale to jeszcze nie jest, myślę, tak mocno dramatyczne, jak to, co się dzieje po 20. Mamy 1000 razy szybsze komputery, 1000 razy większa moc obliczeniowa, co sprawia, że problemy nierozwiązywalne mogą stać się rozwiązane. Problemy, o których myśleliśmy, że nigdy w życiu nie wyjdą spoza domeny człowieka, rozwiązuje maszyna. Tutaj dwa przykłady. Rok 1996, ówczesny mistrz świata Garry Kasparow przegrywa w szachy z komputerem. Coś, co byłoby nie do pomyślenia jeszcze parędziesiąt lat wcześniej, nagle się dzieje. Komputery są tak potężne, że są w stanie wygrać z człowiekiem, który całe życie poświęcił na zgłębianie tajników szachów. Bardzo skądinąd złożonej gry, która wymaga lat pracy, żeby osiągnąć na jakiś poziom profesjonalizmu. Wówczas myślano, że kolejną barierą, tym razem nie do przekroczenia dla komputera, jest gra Go, która jeśli chodzi o złożoność jest wielokrotnie trudniejsza. Liczba kombinacji w grze Go to jest coś, co można porównać z liczbą atomów we wszechświecie. Co się wydarzyło w marcu tego roku? Jeden z czołowych zawodników z Korei Południowej przegrywa z komputerem. To jest gra, w której odwołujemy się bardziej do kreatywności, do wyobraźni, niż do takich suchych obliczeń, które cechują te maszyny, ale postęp w mocy obliczeniowej, postęp w technologii sprawił, że komputer jest w stanie taką kreatywność, w cudzysłowie, wykazać i rozgrywać gry na takim poziomie, jak najlepsi zawodnicy na świecie. Jest 20 lat między turniejem z Garry Kasparowem a tą grą z marca tego roku. 20 lat, maszyny są 1000-krotnie
bardziej potężne, są szybsze, efektywniejsze. To są oczywiście abstrakcyjne przykłady, które mówią o tym, co nie ma zastosowania. Obliczenia coraz szybsze, coraz inteligentniejsze, ale wciąż coś, co nie ma przełożenia na nasze życie. Ja chciałbym opowiedzieć nieco więcej o tym, jak maszyny przekładają się na nasze życie. I coś, co mnie osobiście zawsze fascynowało, to taki odpowiednik komputerowy zmysłu wzroku. Czyli kamera, komputer z oprogramowaniem, które potrafi z tą kamerą coś zrobić. Zmysł wzroku jest dla nas szczególnie ważny. My w ten sposób przyjmujemy dane ze świata, przetwarzamy je w głowach i coś z tym robimy dalej. Podejmujemy decyzje, uczymy się, czytamy książki. W fabrykach zmysł wzroku przez wiele lat służył do tego, żeby upewniać się, że to, co produkujemy, jest najwyższej jakości. Że samochody mają taki sam kształt, nie ma tam żadnych wad materiału. Powtarzalna czynność. Ktoś stoi, patrzy, jest OK, nie jest OK. W roku 1988 pojawiły się pierwsze systemy, które miały to zautomatyzować. Powtarzalna czynność, którą może wykonywać maszyna, testując produkty, upewniając się, że są produkowane na najwyższym poziomie jakościowym. Bardziej złożony problem. Rok 1998, czyli 10 lat, 30 razy szybsze komputery. Problem monitoringu w miastach. Oczywiście to jest sprawa, która ma też to drugie oblicze, kwestia prywatności, ale czy aby to bezpieczeństwo, które one wprowadzają, nie jest istotniejsze? Otóż w tym roku komputer zaczął wspierać człowieka w analizie tego obrazu. Znacznie bardziej złożony temat. Nie mamy tej powtarzalności, którą cechuje fabryka, linia produkcyjna. Tutaj się pojawiają nieprzewidziane wydarzenia. Grupa ludzi na ulicy, samochód, który wjeżdża pod prąd, ktoś upada, trzeba mu pomóc, trzeba szybko zareagować. Dla człowieka niebywale żmudne zajęcie. Godzinami patrzenie w te monitory, jak ten pan na obrazku za mną, nic fajnego, na pewno po jakimś czasie człowiek się męczy, nie jest w stanie efektywnie, skutecznie działać. Maszyna robi to dzień po dniu, godzina po godzinie i okazuje się, że w pewnych scenariuszach daje lepsze wyniki. Lepsze wyniki, większe bezpieczeństwo, możemy zareagować. Kolejny przykład. Mamy takie urządzenia od jakiegoś czasu, lat 80. podobnie. Jesteśmy w stanie zajrzeć w głąb człowieka. Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa. Powstające obrazy, tkanek, płuca, mózg, to jest szansa na to, żeby szybciej zareagować w razie jakiejś choroby. Widzimy więcej, wyciągamy wnioski, podejmujemy decyzję o leczeniu. Coś, co zdecydowanie jest domeną ekspertów. Lekarzy, którzy latami się uczą, latami nabierają doświadczenia i są w stanie tą wiedzę ekspercką przełożyć na to, że człowiek żyje dłużej, dostaje lepszą terapię, jest szybciej zdiagnozowany. Rok temu duża firma technologiczna weszła w alians z firmą, która miała ogromną bazę obrazów medycznych. Tysiące szpitali na całym świecie. Co to pokazuje? Potencjał do tego, żeby technologia zaczęła z tymi danymi także coś robić. Już nie tylko pokazujemy obraz lekarzowi, ale podpowiadamy, co może być nie tak. Ilość danych sprawia, że technologia ma tutaj przewagę. Nowe systemy są w stanie zarekomendować działania, które być może poprawią tę diagnozę i sprawią, że pacjent będzie żył dłużej. I to są obszary, w których my działamy, które zawsze mnie fascynowały. W zasadzie od 20 lat temat uczenia maszynowego i budowania maszyn, które widzą i pomagają, to jest coś, co jest mi bliskie. W szkole średniej przedmiotem mojej pracy dyplomowej był program do szukania ciał niegwiazdowych na obrazach nieba. I gdzieś tam to pozostało z nami. Te kolejne aplikacje w przemyśle, w miastach, mówię o bezpieczeństwie miast, czy teraz w diagnostyce onkologicznej, to jest coś, co próbujemy zgłębiać. I mnie osobiście daje to poczucie, że technologia może pomóc. I z inżynierskiego punktu widzenia naprawdę ma ogromny potencjał. Potencjał, który wykracza często poza to, co sobie możemy wyobrazić. Co nam towarzyszy w dzisiejszych czasach? Dużo się mówi o samochodach, które są autonomiczne, które same jeżdżą. Gigantyczny przeskok. 20 lat temu prawdopodobnie nikt by na to nie postawił. W tej chwili wszyscy akceptują, że to jest kierunek już nie do odwrócenia. Wciąż kierowcy, pewnie najlepsi, jeżdżą lepiej niż automat, ale gro kierowców takich sobie, ja jestem wśród nich, pewnie uczyszyłoby się, poczułoby się bezpiecznie, gdyby to maszyna przyjęła stery. Niewątpliwie za 10 lat to już nie będzie tak, że maszyna jest lepsza niż przeciętny kierowca, tylko nawet najlepszy kierowca nie będzie w stanie z tym konkurować. Kierowca uczy się
pierwsze 10 tysięcy kilometrów, jak to tam w tym samochodzie wygląda, kolejne 100 tysięcy, żeby się poczuć pewnie, kolejne 100 czy milion, żeby jeździć bardzo dobrze. Maszyny będą w stanie na bazie danych z setek tysięcy pojazdów na całym świecie tą naukę przeprowadzić znacznie szybciej, wyciągać wnioski. W efekcie trudno będzie z nimi konkurować. Czy to źle, czy dobrze? Moim zdaniem dobrze. Bezpieczniejsze drogi, mniej wypadków. Czy znaczy idealnie? Prawdopodobnie nie. Ale idealnie też nie jest w tej chwili. Ludzie popełniają błędy, maszyny też będą popełniały błędy, tyle że znacznie rzadziej. Inny przykład. Nasze domy i mieszkania. Coraz więcej elektroniki, coraz więcej software'u. Ten klasyczny już przykład lodówki, która sama zamawia pożywienie w supermarkecie, ale tego oczywiście jest więcej. Kwestia energii w domu, energooszczędności. Wiele systemów, które są w tej chwili wspierane, gdzie komórka staje się takim uniwersalnym pilotem do wszystkiego, co mamy w domach. Znowu kierunek prawdopodobnie nie do zatrzymania, który sprawi, że to życie w tych mieszkaniach będzie wyglądało inaczej, będzie wygodniej. Także podsumowując to, ja wierzę, że przyszłość jest taka, że na końcu czeka nas jakieś światełko, że będzie lepiej, technologia pomoże w tym i dzięki technologii, jeżeli zaakceptujemy pewne ryzyka, będziemy stali się z nimi walczyć, będziemy żyli w świecie, w którym żyje się łatwiej, bezpieczniej i zdrowiej. Dziękuję bardzo.